dzisiejszym odcinku będziemy eksplorować nawiedzony obiekt. Ale co się wydarzy, zobaczycie później. Mam nadzieję, że pampersy spakowane. Tak. I możemy wejść do środka, nie? Czemu ta pani płacze? Ej, ona wygląda absurdalnie strasznie. Nie przyjmuję złej energii, dziękuję bardzo. Co ty w ogóle, Hania, sądzisz o tym jako taka energetyczna queen? Ja mam coś takiego, że te dusze i ta energia nie jest zła ogólnie. Jakby ja nie wierzę w takie złe jakieś byty. Ja uważam, że tak, że to jest jakaś po prostu energia pozostałości, jakieś takie echo przeszłości, ale to jest takie neutralne bardziej. Widzowie, robimy tutaj z profesjonalistami to wszystko, więc sami na własną rękę takich rzeczy w ogóle nie róbcie, nie wchodźcie do takich miejsc, bo jest tu, może tu być niebezpiecznie, może tu być też jakaś zła osoba. Testujemy to, żebyście wy nie musieli. No więc zaczynamy eksplorację, więc oczywiście trzeba zakręcić kołem. Ja jako pierwszy, uwaga. Wyzwanie. Okay, uwaga, moje wyzwanie to oddziel się na kilka minut. Dobra. Teraz Bartek. Ja, dawaj, Bartek, kręć, no. Porozumiewanie się na mnie nie przez 10 minut. Proszę włączyć stoper, teraz ty, Hania. Porozmawiaj z duchem. Okej, jak będziemy mieli okazję, to po prostu ja będę tą osobą, co będzie gadała. Dobra, jaka? Dobra, ja mamy dwie osoby. Porozmawiamy sobie razem. Mamy dobra, dwie osoby. Czuję się raźniej. Dobra, jest równo 18, wchodzę, mam super zamiary, jestem bezpieczny. Pa! Będę 4 minuty sam. Nie mogę być tak obstrany, jest wszystko w porządku. Przychodzę w pokoju, nie przyjmuję żadnej złej energii. Jesteśmy, proszę państwa, w jakimś pokoju tutaj, jest okienko. Ale na moim wskaźniku na razie nic się nie dzieje. Ten wskaźnik to tylko jedno z narzędzi, z jakiego będziemy dzisiaj korzystać. Będzie ich więcej, a wszystkie są po to, żeby badać zjawiska paranormalne. Jak działają i do czego służą, sami posłuchajcie. Tutaj mamy K2, czyli miernik pola elektromagnetycznego. Odczytujemy to za pomocą kolorowych diod. I tutaj zielona to jest najniższe natężenie, a czerwone najwyższe. Jak widać, tutaj się na razie nic zobacz, nie dzieje. O, przyłożymy do telefonu. Okay. Jest maksymalnie. Jest dramat, racja. Dlatego trzeba mieć je w trybie samolotowym, wtedy nie będziemy mieli przekłamanych odczytów podczas. No to wiem. SB7 jest to tak zwane radio duchów, czyli radio, które bardzo szybko skanuje fale radiowe, przez co możemy tutaj usłyszeć jakieś odpowiedzi z drugiej strony. One są na tyle szybko skanowane, że nie wpadną nam tutaj przebicia z żadnego radia komercyjnego. I to robi tak. Tak, wytwarza biały szum. To jest REM pod. To działa na tej zasadzie, że jak coś podejdzie blisko, to usłyszycie taki dźwięk. Jak jeszcze bliżej, czyli bardzo blisko, to właśnie coś takiego. Za pomocą jak... kiedyś zadziałało? Tak. Cały czas. One działają dosyć często. To jest sprzęcior, na którym zadajesz pytanie na zasadzie tak lub nie, nie? Jak coś się zbliża, to możesz mu powiedzieć, żeby na lewo odpowiadał ci na tak. Tak. Generalnie... A że mówisz tak, z tej strony tam przejść, to będzie tak, z drugiej strony to nie. Przejść, to będzie nie. I on normalnie na głos się odpowiada. Kolejne mamy różdżki hiszpańskie, czyli są to generalnie przyrządy radiostezyjne. Dzięki nim byt może nam odpowiedzieć tak lub nie. Rozszerzone różdżki oznaczają na przykład tak, skrzyżowane nie. Często jeszcze korzystamy z kamery termowizyjnej. Matematyka to w mniejszym stopniu wiedzieć, co umieć działać? Nie rozumiem. Ogólnie kazali mi wejść na górę. Jestem obstrany. Dobry? A mam w sumie takie pytanie, wykorzystując to, że tutaj chwilę czekamy. Jaka była taka najbardziej mrożąca krew w żyłach sytuacja? Był taki moment, że Paweł poszedł na samotną sesję do piwnic. Jak wrócił, to wrócił tak szurnięty, jakby coś go opętało. Stanął, mieliśmy teren pod odpalony, zbikają, czyli pokazują, że coś przechodzi. On stanął w korytarzu i mówi, że oni idą za mną. I nagle tak. Jeden pik, drugi pik, trzeci pik, czwarty. Te piąte, szóste, ileś razy pikło. Rzeczywiście a on mówi, to jeszcze nie wszyscy, to jeszcze nie, oni jeszcze idą pik, 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 pik. Mówi, dobra, to już wszyscy, przestało pikać. Jest pierwsza rzecz, taka trochę bardziej creepy, czyli wózek dziecięcy. Creepy, ale najważniejsze jest to, że na moim wskaźniku nic się nie dzieje. Znaczy, że żadnej aktywności nie ma. Dzień dobry, przychodzę w dobrych, pokojowym nastawieniu. Nie wiem, czy ja w ogóle jakby... Dzień dobry, na szczęście nic się nie dzieje, jestem bezpieczny. Dzień dobry. Ja pierdzielę, niech już ten się czas skończy. Ile czasu już minęło? Dobra, ogólnie to ja się martwię o świeżego. Kochanie, może już wracaj, co? Najważniejsze jest to, że nie ma żadnego pola tutaj elektromagnetycznego. Czuję się bezpiecznie na razie. No nie, w ogóle się nie czuję bezpiecznie. Nie wiem, czemu to mówię. Kochanie, już chyba możesz wracać, wiesz? Ten sam, proszę państwa, 4 minuty już. Wydaje mi się, że to totalnie powinno wystarczyć, wiecie? Mogę mówić już w końcu. Tak, dobra, fajnie. Migać. Bardzo ciężkie to jest nie mówić ogólnie w moim przypadku, tak szczerze, tam powiem.
W porządku, nic nie miałem na tym. Nic, totalnie? Nic. Nic nie wyskoczyło, więc jest safe. Chciałem, żeby było czerwono. No, nie było, ale też tak wolno chodziłem. O! Ej! Dykło? O! Tu coś. O kurde, zobacz to. Patrz, patrz. Widziałeś? Idziemy tu. Jest? To nie ja, wiesz, ja się zbliżyłem, ale to nie jest. Dzień dobry. Ej, dobra, grubo. Dzień dobry, Energio. O, dzień dobry. Ej, cały czas się świeci. Ulalalala. Dobra, ogólnie tutaj nawalało mi przed chwilą aż do czerwonego tutaj. Jeżeli tu jesteś, to podejdź do tego urządzenia. Możesz tu podejść i pokazać nam, że jesteś z nami zbliżając się do tego urządzenia. Jakbyś mógł to zrobić, to będziemy ci bardzo wdzięczni. Chcielibyśmy tylko porozmawiać, nawiązać kontakt, zobaczyć, czy ktoś tutaj jeszcze jest. I ogólnie już w ogóle nie miga, nie? To mogło się wystraszyć. Tak, że się mogło wystraszyć, oczywiście. Tak. No pewnie, może to po prostu dziecko. Zobaczmy sobie jeszcze przejście w takim razie. To też często, nie? O. Mówiłem. No i masz potwierdzenie, nie? Dzień dobry. Nie chcemy ci przeszkadzać, chciałyśmy tylko porozmawiać. Czy mógłbyś przestać? Proszę. Będziemy mogli się z tobą skomunikować przy pomocy innych urządzeń. Szybkie wprowadzenie. Jeśli twoja odpowiedź to tak, to możesz dotknąć te patyczki, żeby poszły na zewnątrz. Jeśli na nie, możesz je skrzyżować. To oznacza nie? A to oznacza tak. Czy jesteś tutaj jeszcze z nami? Jakby wyszło nie, to by było w sumie dziwne. I kolejne pytanie. Nic nie ruszyłem. Nie ruszysz. Czy jesteś mężczyzną? Rozchyl na tak, skrzyżuj na nie. Hop. Poszły do środka trochę. A dajmy jeszcze chwilę, niech sobie. Nie, czyli nie jestem mężczyzną. Okej, jesteś dziewczynką. Czy jesteś kobietą? Zapamiętujcie te odpowiedzi, bo później przy rozmowach będziemy to weryfikować, nie? Idą na zewnątrz ewidentnie, nie? Wiesz, czy głośno może? Patrz to. A oni nawet nie znał ręką. Czyli co, jest sobie to? Jest to, jest kompletnie. Nic nie robię, stoi sobie tak. Czy przeszkadza ci nasza obecność? Czyli tak, czy nie? Tak. Tak. Przeszkadza. Czy mamy stąd wyjść? Czy mamy sobie stąd pójść? Chyba idziemy, co wy na to? Dobra. Zapytaj się, czy może wskazać ci kierunek obydwoma urządzeniami, w którym możemy pójść z nią porozmawiać. O, a czy możesz wskazać nam kierunek, gdzie możemy pójść? To tam, gdzie... Do wyjścia. Okay. To może być każde pomieszczenie po tamtej stronie. Ale ona ewidentnie chce chyba po prostu, żebyśmy już poszli. Dobra, Jaszek, teraz już tak wiem. Pokazało ci, że w tym kierunku wziąłem sprzęt, żeby sprawdzić i podbija. Ja myślę, że to jest dobry moment, że zgadzamy na to pomieszczenie. Ze mną Kuba zostanie, a wy idźcie, żeby po prostu być się też czuł swobodniej. Jakby cały czas ktoś tam w tych drzwiach łazi, nie? No, to jest najbardziej taki przejściowy, właśnie najczęściej rozstawiamy w przejściach, w drzwiach, bo najczęściej coś tam tędy przełazi się po korytarzu. Jakby to jest normalne, tak? Jakby nie tam se stoi ktoś, nie? Jakby spoko. Normalna sprawa, nie? Ktoś tam se przeszedł. Dla nas to jest normalne. No tak. Zaraz porozmawiamy z bytem, który tutaj jest. Trzeba pan komunikację. Zaczniemy już coś teraz tutaj słyszeć. Czasami mogą to być różnego rodzaju niezrozumiałe dźwięki, jakieś przebicia dziwnego typu. Okej. Okay. Cześć, jestem Kania i przychodzę tutaj do drugi. Co powiedział? Będzie tego dużo coś czuje. To może być chaos. Jak jest ich tutaj dużo, w ogóle to będzie chaos. Okej. Przychodzimy z pokojowymi zamiarami. Ja jestem Kania i chciałam porozmawiać z jednym z bytów, który jest tutaj w pomieszczeniu. Okej, słyszę, że to jest sporo dźwięku. Co by też muzyka. To by też tłumaczyło taką dużą aktywność na sprzęcie. Tak. To jest ten głos, którego nie lubimy. Idę. To było idę, ewidentnie było idę. Gdzie idziesz? Do pokoju muzycznego? W tej chwili. Masz też odpowiadać tak nie, jeżeli jest ci wygodniej.
Przestań. 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 Czy znasz imię kogoś z nas? Tak. A ty mówisz się? W innym języku? Jesteś na nas zły, że tu jesteśmy? Dużo tej muzyki, może to jakaś nauczycielka? Wiesz co, to nie jest niekoniecznie muzyka, to są takie przeciągnięte dźwięki, takie kuralne i to brzmi jakby to była jakaś muzyka, nie? Okay. Czy możesz wskazać nam drogę, gdzie możemy z tobą porozmawiać? Góra. No, brzmiało jak góra. Jesteśmy na górze. Czy to jakieś konkretne pomieszczenie? Tak. Right? Afraid. Yeah, I'm afraid. Right. Czy boisz się nas? Jaka bicie. Aby potwierdzić swoją obecność, wymień imię kogoś z nas. Realna pomysł. Okej, możemy iść porozmawiać w innym pomieszczeniu. Przejdźmy gdzie indziej. To ty wpływasz na to... Oj, dziecko słyszałem. Czy to ty wpływasz na to urządzenie? Chodzi o urządzenie przy zajściu. Tak. Coś złego. Tak, konkretnie słyszałaś? Tak. Tak. Możesz odejść od tego urządzenia? Mówisz odejść do... Jak to? Jak dotknęłaś tego, to padło twoje imię. Wow. Bo Ewelina właśnie przed chwilą przesunęła to urządzenie. Tak. I usłyszeliśmy Ewelina. Skontaktujesz się z nami, czy będziesz nas unikać? Czy mamy dać ci spokój? Można by to odczytać trochę jako tak, nie? Tak. Na co czekasz? Czy mnie ciekasz? Na co czekasz? Może on chce konkretnego pytania. Ile masz lat? Czy jest... 11. No, to brzmi jak konkretna odpowiedź, no. 11? Piąty rok. Piąta podstawówki to jest 11 lat. My w tej chwili kończymy. Dziękujemy za wszelkie odpowiedzi. Spróbujemy skontaktować się z wami inną drogą, dobrze? Powiedział trudno. Chyba trudno im się porozumiewać przez to. Jest jedna forma wyłączna, taka na ziemi, jaśniejsza. Ej, tutaj, w tym miejscu, obok, o tu, centralnie, tu gdzie jest ta dziura, o tu, jest taka jaśniejsza plama, no, na ziemi. No. A temperaturowo coś tam wskazuje? Tak, 4,5. A podłoga obok jest 2. To dziwne. 2 stopnie różnicy to akurat nie jest dużo. Po. Nie no, to jest... Ej, coś jest tym... Zgaś się latarkę, Hania, patrz coś na ziemi. A mogę sprawdzić ręką? Dziwne. Troszkę do nas. I do nas. O, jeszcze. I tu. Dotykasz teraz tego. Jest różnica temperaturowa, którą wyczuwasz? Znaczy już nie ma tego punktu ogólnie. No. Teraz została po twoje ręce. No czekaj. To jakby się to przesunę. Dobra, ślady buta widać, ale ta czerwona plama. Coś tu grzeje, tam coś normalnie czerwone. Tak dalej, nie? Stary nikt nie stał, nie? Na tyle długo. Znaczy ogólnie świeciła się w tym miejscu ta latarka, ale nie wątpię, że aż tak nagrzała. Latarka by nie nagrzała światło latarki i jeszcze zleta o 2 stopnie. Patrz. No tu X zrobiliśmy w tym miejscu, gdzie jest ciepło, gorąco. Dobra, chodźmy dalej na eksplorować, co? Cześć, czy jest tutaj ktoś ze mną? Jeżeli tak, rozszerz te dwie pałeczki, co mam w dłoniach. Okej. Okay. Czy jesteś kobietą? Jeżeli tak, rozchyl pałeczki, jeżeli nie, skrzyżuj je. Czyli jakaś kobieta. Wskaż stronę, gdzie stoisz. Pałeczkami możesz przechylić je tam, gdzie stoisz. Po prostu pokazać kierunek. Stoisz przede mną? Okej, okay, porozmawiamy z tobą, dobra? Przejdziemy z innym sprzętem. Możesz tu na nas poczekać i na spokojnie porozmawiamy o tym, co chcesz nam przekazać. Potwierdź rozchylając pałeczki. Super. W ogóle powiem wam tak. Cały czas jestem z tym. Były te patyki, a te patyki się mogą ruszać. Te radyjko, to ja uważam, że to przeskakuje po prostu pomiędzy stacjami radiowymi i słychać to, co jest w stacjach radiowych. No ja jestem sceptyczny, jeszcze nic się nie wydarzyło, co by mnie przekonało. Ale zobaczmy ludzi. Teraz rozpoczynamy sesję z SP7. Jeśli ktoś tutaj nie jest oprócz nas, proszę odezwij się do tego urządzenia. A może chcesz porozmawiać na osobności, nie ze wszystkimi?
Eka miał porozmawiać z jakimś duchem, ale... Duch nie chce gadać. Obrazili się na nas chyba. Dlatego, proszę państwa, teraz zakręcimy znowu kołem fortuny. Wyzwanie. Kolejne wyzwanie, proszę państwa, w tym nawiedzonym domu. Okej, okay. Nie przeczytam. Dobra, to teraz ja kręcę. Dobra. Chcę zrobić pranka na kimś znowu. To co ja wiem, rozmawiaj się na midi przez 10 minut. Tak. No niestety. Dobra. Ja sobie zakręcę. Trzymasz? Mocno, mocno. 10 minut okay. Dotarki. No dobra, no. Co, ma być gdzieś w pomieszczeniu ciemnym? No. To tak zróbmy. Ale to co, to ma być sam w pomieszczeniu ciemnym bez latarki? Dobra, dawaj Eka. Eka kręci. No i co to mamy wyzwanie? To nie mówisz? A nie powiem. No i dobra. Jeżeli potrzebujecie czerpać energię, to skorzystajcie z tego urządzenia, które kładę tutaj. Jeśli potrzebujecie podładować, to nie ma kabla. Boli cię głowa? Bolikanie głowa. Dobra, idę do tego pomieszczenia, gdzie na początku, gdzie gadaliśmy. Nie? Idzie, no. Zamykamy drzwi. Ale czemu to teraz? Idzie. Ale nie zamykaj drzwi. Ty jesteś baranem walonym. Bo dla ciebie to dobra zabawa. Cześć, dzień dobry. Tu jest ewidentnie, tu jakby to jest tam, tu w tym miejscu trzeba gadać. Świeży, zostaw te drzwi. Zostaw te drzwi. No po prostu, bo my chcemy tutaj nagrywać obok, być obok, ale żeby nie było światła. Nie, zostaw drzwi. Ty jesteś teraz harder, wiesz jaki. Czy chcesz ze mną pogadać? Kochani, właśnie mi się skończył czas już na migi. Wytłumaczę ci, jak działa to urządzenie. Jeśli odpowiedzią jest tak, tak. Z tej strony migni. Jeśli odpowiedzią jest nie, migni z drugiej. Nie. Ja pierdziele, jakie to jest okropne. Dobra. Czy w takim razie chcesz się może ze mną porozmawiać? Możesz odpowiedzieć tak lub nie. Nie wiem, jak ktoś usłyszy, to się zesram. Czy jest ktoś tutaj, kto chciałby ze mną porozmawiać sobie? Ja do niczego nie zmuszam, nie? Z bólem serca będę wykonywał zadanie, ale zrobię to dobrze. Zamknę. Dobra. Znaczy nic tutaj nie widać w tym pokoju. No totalnie nic tutaj. Ej, nie. Nie widzę cię przecież. Nie strasz mnie tutaj, jest ponoć taka zasada. Czy jest tutaj ktoś ze mną w tym pomieszczeniu? Jeśli tak, dotknij proszę urządzenia z lewej strony. Ale lepiej, że jakby ja bym wolał, żebyś nie dotykał, nie dotykała, nie? Jednak to jest moja preferowana tutaj opcja. Zrobiliśmy to razem dzisiaj, każdy z nas to Jay-Z. Gdzie jest twój chłopak? To jest twój chłopak i nie wiesz, gdzie jest? Ja myślałam, że jest z wami i nawet sobie nie żartujcie, że nie wiem co. Dobra. Dosłownie tutaj się rozdzieliliśmy. No to świeżo zniknął, trzeba go znaleźć. Dostałem wyzwanie, żeby się gdzieś schować. Idę do kibla. Jestem schowany w kimno. On mnie się nie odezwie teraz. Nie ma szans. Tu, pa. Bartek. Dobra, jednak go nie ma. Bartek, bo serio, zaraz zgadzam się. Dobra, nie. Serio, Bartek, rozumiem, mam wyzwanie, ale już się nie chowaj, please. Jezu. Jestem, cześć. Dostałem wyzwanie, że mam się schować. To nie wie słońce, robi mi dzień. Jadę na twody, nie chowam się w cień. Nigdy mnie nie boli głowa. Ja nie jestem z takich, co mnie boli łeb. Podczas naszego związku bolą mnie może łeb dwa razy. Nie, no tak tutaj... 10 przynajmniej. No. Ale tutaj mi pęka po prostu. Ej, dobra, Bartkowi, ile już czasu? Nie minęło już chyba 10 minut. No to co, idziemy go wystraszyć? O, ja przestraszę go. Nie ma Bartka. Bartek, chodź! Ej, co ja ciebie Bartek, muszę straszyć? Bartek chce nas wystraszyć, no to wracam. On jest za drzwiami. Za drzwiami jest na 100%. Dobra, Kasper. Nie wiem, musisz ogarnąć. Nie ma, bo to na drugiej stronie tu. No, też to nie ma. Nie ma. Ty za tablicą. No powiem wam, że taka zrywka była, ale w ogóle tak, jak wy próbowaliście się skradać i robić mi pranka, to takie wyzwanie. To słyszałem was jakby odkąd w ogóle od początku wejścia na schody, nie? Czy chcesz z nami porozmawiać? Jeżeli tak, użyj
lewego dyndla. Stoję po tamtej stronie tylko mega. Kurde. Naszego lewego. Zobaczyłem to, to ja właśnie tak sobie myślę. Który to jest lewy? Nie, a duch stoi z drugiej strony i tak. Jeżeli chcesz z nami porozmawiać, dotknij tego tu, o tako. Jeżeli nie, to tu o. Z drugiej strony. O tako. Tłumaczę dla ciebie instrukcję. Dla tobie. Nie wie. Albo chce, ale nie może powiedzieć. Niezdecydowany. Tak. Jakaś kobieta niezdecydowana. Zostaje mi fosz, nie mogę tak krzyczeć, bo wystraszam byty. Wiem, stałem no. Obok. Teraz przygotowujemy taką sesję i to taką potrójną, czyli będziemy mieli trzy osoby, które będą tak zwanymi odbiornikami, będą nasłuchiwać się odpowiedzi, które będą pojawiać się na sprzętach, a my z tej strony będziemy zadawać pytania. Oni nas nie słyszą, nie widzą, więc nie wiedzą, o co pytamy, bo ten hałas tam naprawdę jest mocny. Co? No, mówię. Git. Wali po uszach. Wali po uszach. Patrz, patrz, cały czas tutaj coś stoi, nie? Jak coś usłyszycie, to musicie to nam powiedzieć. Tak, tak. Okay. Tak. To jest zrozumiecie oczywiście. No, a my tutaj musimy się, że tak powiem, zachować teraz cicho, żeby tylko jedna osoba pytała. Chcielibyśmy się dowiedzieć, czy jakieś złe rzeczy działy się w tym dworze. Jeśli ktoś jest z nami, może kontaktować się przy pomocy tych trzech osób. Możesz do nich przemówić. Cicho. Chcielibyśmy się dowiedzieć, czy w tym miejscu, w którym oni stoją, kiedyś wydarzyło się coś złego, bo mieliśmy tutaj odczyty na kamerze termowizyjnej. Czy ktokolwiek... Jest, to był. Czy ktokolwiek z nami w tym miejscu przebywa? Podglądam ją. Kto kontaktował się przy pomocy różdżek hiszpańskich? Możesz podać oni swoje imię. Nie słyszą Pawła, a odpowiadają. Czy możesz podać swoje imię? Jasiu? Iga? Bo na razie to jest. Mhm. Czy wydarzyła się tu kiedyś jakaś tragedia? Na górę. Idź na górę. Mam takie ciary w ordynie. Czy jesteśmy w stanie się dowiedzieć, co wydarzyło się na górze? Pies. Czy z tym miejscem związana jest jakaś przykra historia? Złego. Co złego się tutaj wydarzyło? Czy dzieci w tej szkole zaznały kiedyś jakieś krzywdy? Duch? To Bartka nie chce gadać w ogóle. Bartek, Bartek, może ty. Troszkę. Czy ta odpowiedź była związana z moim pytaniem o krzywdy, które się tutaj działy? Tak. Wow. Dlaczego kierujecie nas na górę? Co się kryje na tym strychu? Nie czuję ogólnie. Co się stanie, jeśli będzie... Łódź. Łódź, ale łódź czy... Siłą. Co się wydarzy, jeśli weszlibyśmy na górę? Czy starasz się wpłynąć na kogoś? Idź pomału. Jakiś creepy głos się odezwał. Dużo mocno wyszłać generalnie. Patrz na jaka wygląda i... No jest... Dziwnie się zachowuje. Czy próbujesz zrobić komuś z nas krzywdę? Jaka zaczął robić tak. To byłem ja? Ej, konkretantowiesz, to byłem ja. A kim ty jesteś? Czy jesteś panem tego miejsca? Kiwał głową. Kiwał głową. Ale bez odpowiedzi, nie? Jaka pokiwał głową. Czy jest nas tutaj za dużo? Jeśli mnie widzisz, możesz wpłynąć na któryś z tych urządzeń, które tutaj stoją. Możesz to zrobić właśnie już. A czy jesteśmy tutaj bezpieczni? Mam cię, znam się. Skąd mnie znasz? Co? Skąd mnie znasz? Czegoś nie rozumiem. Martwi. Martwi? Martwi. Kurt. Na górze jest. Cały czas. Przed dziecko. Dziecko. Czy ktoś kiedyś umarł na tym strychu? Ojejku, się dziecko się odezwało. Na drugim sprzęcie, jak pojedziemy na dziecko, teraz jest wojna, że dziecko. Jest duch. Ja? Czy to ty jesteś duchem tego dziecka? Widzisz nas? Czy ktoś stoi po mojej prawej stronie? Czy podchodzisz do Eweliny w tym momencie? Mam wrażenie, że coś stoi po mnie. Spół tam jest. Gdzie? Koniec? No to nie może być, bo... Na minus 2. Patrz. Nie mam minus 1. Patrz. Tak, minus 5. Tak. Dlaczego podszedłeś do Eweliny? Minus 1. Czy coś od niej chcesz? No właśnie tam czuję. Bo już skoczyło z powrotem 3 stopnie. Deszło. Ja pierdzielę. Słyszałam szloch. Dlaczego podchodzisz do Eweliny? Jakieś dzwonki słyszałam. Taki jakby szkolny dzwonek. Ewelina najczęściej słyszała, Bartek w ogóle nie słyszał nic. Dlatego zamienimy im urządzenia, żeby zobaczyć, czy to... O? Poczuj. Co mam poczuć? Minus 1, minus 2, minus 3, minus 3. Czy podchodzisz teraz do Eweliny? Halo? Słuchaj, na odbiorniku, który reaguje na radiowe fale, wystąpiło przekleństwo. W radiu się nie przeklina. Czy
mogę się dowiedzieć, co działo się w tym punkcie, w którym oni... Nie zły? Co działo się w tym punkcie, w którym oni stoją? Jest tu jakieś dziecko? Jest. Wow, konkretna odpowiedź na moje pytanie, czy jest dziecko, jest. Dobrze, dziecko, jeżeli tutaj jesteś, to czy możesz nam powiedzieć, co się wydarzyło na tym strychu? Stal, która mnie zabiła. Można głowę to stać. Do tego wszystkich boli głowy. Czy jakieś dziecko spadło ze strychu na głowę? Może. To jest klucz do tej sesji. Dlatego wszystkim nas boli głowa. Kamera? Pokazujesz nam to kamerą. Ja robiłem zdjęcia. Czyli tak jakby widział, że kamera. Czy dlatego pokazujesz nam wszystkim ból głowy, żeby przekazać nam, co się wydarzyło? Było. Nienawiść. Ochrzcił. Jo. Ochrzcił. Ktoś zrzucił może. Czy ktoś cię zepchnął z tego strychu? Jesteś w stanie mi dopowiedzieć, dziecko? Okej. Okay. Jedna osoba. Czy to był ktoś starszy od ciebie? Nowy. Nowy. Nowy, czyli widzisz chrzest pierwszości? On był nowy. Byłeś nowym uczniem w tej szkole? Nie, albo jak to? Zginę? Ja pierdzielę. Oni jakby odpowiadają co o kolejne. Bardzo cię nie lubił i zrobił ci krzywdę? Spójrz. Gdzie nas spojrzeć? Co? Na nas. Nie uwierzcie mi, on nas nie słyszy. Nie? To nie jest nic tutaj teraz ściemnione. Stoisz w tym miejscu, gdzie oni? A może w tym punkcie? Tak. Ale K jest totalnie wyssany z energii, a on właśnie stoi w tym punkcie. I skoro spadłeś ze strychu, to co ma związanego ze strychem to miejsce? Może przenieśli go, tak, przenieśli go i on tutaj wygląda. No, nic. Zresztą jakiś silny ślad jeszcze mądre. Czyli nasze teorie... Ja bym odpowiedział bardzo tak mądre, jak ja powiedziałam. Umarłeś w tym miejscu? Tu cię przenieśli? Czy to było miejsce twojej śmierci? Ten punkt, w którym oni teraz stoją? Tak lub nie? Jesteś zły? Zimno mi. Czego ci zimno? Coś ci się stało? Zimno mi. Paru do urządzenia. Nie możesz. Nic z tobą. Chcesz mnie już stąd wygonić? Za dużo pytam? Czy rozmawiam z kimś innym? Cześć. Kim jesteś? Spotkanie. To widzę, że się spotykamy, ale kim jesteś? Ulicz gorąco. Auschwitz. Jesteś kimś złym? Dziękuję. Wyjazd. Wyjazd to... Osobą szybciej? Szybciej? Dość. Zobacz to, co się dzieje po zbieganie. To już tu... Palą cię. Dlaczego mnie wyganiasz? Będziemy kończyć. To nie ma sensu, że byłam tego pierwszy raz, więc nie będziemy przemęczać. No to tak. Dla mnie to będzie bezpieczniejsze, jak skończymy i... Dobrze. W takim razie ja opuszczę to miejsce, skoro mnie o to prosisz. Więc damy ci już spokój, o nic więcej nie będziemy... Okej. Okay. Ja. Dobrze, kończymy tę sesję i proszę was, abyście pozostali w tym miejscu. Zakazuję wam pobierać energię każdego z nas i podążać za nami gdziekolwiek zostajecie tutaj, a my stąd wychodzimy za chwilę. Okej. Dobra, się więc wychodzimy. Ty bo powiedziałeś, że się robi niebezpiecznie, tak? Zaczęło się robić niebezpiecznie, musimy je bezpadać. Oczyszczam energię. Coś tam. Tego kanału. Widzowie, nie przyjmujcie złej energii z tego filmu. To było naprawdę ciekawe doświadczenie. Ciekawe doświadczenie. Mi się podobało, był taki dreszczyk emocji, no. Ale właśnie traktuję to tak jak zawsze z przymrużeniem oka.